Dzień dobry. Serdecznie witam Państwa na webinarze Spółdzielnienia Otwartej Edukacji w Bibliotece dotyczącego prawa autorskiego właśnie w bibliotece. Dzisiejszy webinar poprowadzi Natalia Mileszy, która też powie parę słów o sobie, mam nadzieję. I serdecznie zachęcam. Nasz webinar będzie trwał godzinę. Na samym końcu będzie możliwość też zadawania pytań. Będzie można się dowiedzieć więcej na konkretne pytania. Sam webinar i materiały też będą dostępne po zakończeniu webinaru na naszej stronie internetowej, więc też zachęcam do wracania do materiałów, ponieważ myślę, że treści i wiedzy będzie bardzo dużo. Teraz już przekazuję głos Natalii. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Natalia Mileszyk, jestem prawniczką, która zajmuje się od lat własnością intelektualną, w tym właśnie prawem autorskim. Pracuję w Fundacji Centrum Cyfrowe, gdzie odpowiadam za działania rzecznicze. A w czasach pandemii bardzo dużo, nie tylko w czasach pandemii, ale zajmuję się szkoleniami związanymi właśnie z prawem autorskim, skierowanymi dla osób, które prawnikami nie są. Ponieważ moim zdaniem właśnie Państwo, jako bibliotekarki, bibliotekarze, na co dzień mają bardzo bezpośredni styk z prawem autorskim, Państwo go stosują, Państwo muszą wiedzieć, jakie są zasady. I wcale nie uważam, że koniecznie potrzeba zawsze prawnika, żeby odpowiedzieć na pewne pytania. Myślę, że podstaw prawa autorskiego może nauczyć się każdy, więc dlatego też, szczególnie w czasach pandemii, kiedy właśnie bardzo dużo aktywności różnego rodzaju instytucji kultury i nauki przeniosło się właśnie do internetu, służę radą, wskazówkami i swoją wiedzą w celu właśnie sprawnego i zgodnego z prawem działania w internecie. Więc bardzo się cieszę, że Państwa ten temat interesuje i że wywołuje dużo kontrowersji, dużo pytań. Widać, że Państwo mają dużą świadomość tego, że prawo autorskie jest jednak ważne i istotne w Państwa działalności, więc ja dzisiaj spróbuję Państwu przybliżyć tę tematykę. Z takich rzeczy jeszcze logistycznych, to chciałam oczywiście powiedzieć, że jest Państwa tutaj bardzo dużo, więc niewątpliwie część z Państwa mogłaby prowadzić ten webinar za mnie. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. A część osób jest bardzo początkująca, jeśli chodzi o prawo autorskie. Więc z tych pierwszych proszę o cierpliwość i proszę o otwartość i takie wynajdywanie dla siebie tego, czego jeszcze Państwo może nie wiedzą, a tych drugich proszę o śmiałe zadawanie pytań, bo wszystkie pytania są bardzo ważne i bardzo cenne. Dobrze, a więc zaczynamy. Prawo autorskie w pracy zdalnej bibliotekarza i bibliotekarki. I oczywiście odpowiemy sobie dzisiaj na szereg różnego typu pytań, które Państwo zadawali wcześniej przed webinarem, które Państwa nurtują, które właśnie w związku z pandemią pojawiły się w Państwa pracy, czyli przede wszystkim z jakich zasobów online możemy korzystać bez zgody twórców, ponieważ wiadomo, że prawo autorskie zakłada, że żeby korzystać z czyjejś twórczości wypada, to znaczy nie wypada, jest obowiązek prawny posiadania zgody posiadacza praw bądź autora, ale są wyjątki, są sytuacje, w których ta zgoda nie jest konieczna. I mogą Państwo korzystać bez uzyskania takiej zgody. Odpowiem sobie na pytanie, kiedy właśnie takie sytuacje mają miejsce. Co z działalnością edukacyjną bibliotek? Państwo prowadzą na szeroką skalę zakrojone warsztaty, różnego rodzaju szkolenia, edukują swoich czytelników. W jaki sposób mogą Państwo to robić zgodnie z prawem w internecie? Czy można umieszczać w internecie nagrania czytanych książek? Stało się to ostatnio bardzo popularne, bardzo wielu aktorów, ale nie tylko, właśnie bibliotekarzy, bibliotekarek, osób publicznych i osób tych mniej znanych czyta właśnie książki innym osobom ku pokrzepieniu i też, żeby mogły posłuchać pytanie, jak to zrobić zgodnie z prawem i w jaki sposób również przestrzegać prawa autorskiego na Państwa kontach na Facebooku, na Instagramie, na LinkedInie, na YouTubie. Państwo bardzo często i chętnie korzystają z mediów społecznościowych i to jest bardzo godne pochwały, bo wtedy łatwiej dotrzeć do czytelników i czytelniczek. Pytanie, jak to robić zgodnie z prawem? Więc na te wszystkie pytania dzisiaj będziemy razem odpowiadali. Ale zanim przejdziemy do już prawa autorskiego jako takiego, chciałam, żebyśmy pamiętali o takich dwóch podstawowych zasadach związanych, może nawet nie zasadach, ale takich tak naprawdę wskazówkach związanych właśnie z prawem autorskim w internecie.
Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak prawo autorskie w internecie. To prawo autorskie, które znamy z analogowej rzeczywistości i prawo autorskie, które znamy z cyfrowej rzeczywistości, jest dokładnie takie samo, jest identyczne, stosujemy te same zasady. Więc jeśli Państwo mają wiedzę na temat tego, jak mogą działać w rzeczywistości analogowej, w rzeczywistości nieinternetowej, to po prostu te same zasady muszą stosować do działalności internetu w internecie. Internet nie jest nową przestrzenią prawa autorskiego, nie zmienia zasad gry, nie jest sposobem komunikacji, który rządzi się swoimi zasadami. Internet jest tak zwanym polem eksploatacji, czyli sposobem udostępniania danego utworu, wykorzystywania danego utworu, a nie czymś, co tworzy zupełnie nowe zasady. Więc prawa autorskie cyfrowe i analogowe są identyczne. I druga rzecz to często niestety zapominamy, że to, że znajdujemy coś w internecie albo to, że w internecie coś nie jest podpisane, to wcale nie znaczy, że prawo autorskie nie obowiązuje. Prawo autorskie nie wymusza obowiązku podpisywania, żeby było skuteczne i obowiązujące. Cokolwiek Państwo znajdą w internecie, nawet właśnie jeśli jest niepodpisane, to ma autora, ktoś posiada do tego prawa autorskie. Muszą Państwo zadać sobie te wszystkie pytania, więc przestrzegam tutaj przed takim myśleniem, że jeśli coś jest właśnie w internecie niepodpisane, to znaczy, że prawo autorskie nie obowiązuje. Prawo autorskie obowiązuje jak najbardziej w internecie, bez różnicy na to, czy dany utwór jest podpisany, czy nie jest podpisany. I najczęściej zadawanym takim pytaniem albo jakby zadaniem, z którym Państwo się mierzą w internecie, jest właśnie wynajdywanie różnego typu zasobów, z których Państwo będą korzystać, na przykład w celach edukacyjnych. I często zastanawiają się Państwo właśnie, czy mogą z czegoś korzystać i gdzieś tam intuicyjna odpowiedź jest taka, że tak, przecież robimy to w celach edukacyjnych, to są bardzo ważne cele społeczne, powinniśmy móc korzystać z tego wszystkiego, co znajdujemy w internecie, żeby jak najlepiej przekazywać wiedzę, przekazać umiejętności, kształcić, edukować. Jednak odpowiedź na to pytanie zazwyczaj będzie no niekoniecznie, a wręcz powiedziałabym, że najprawdopodobniej nie. I tak naprawdę musimy się nauczyć przeszukiwać internet, tak jak przeszukujemy internet i sprawdzamy źródła wiedzy, na przykład pod kątem tego, czy dana informacja jest prawdziwa, czy nieprawdziwa. Musimy się też nauczyć jako użytkownicy i użytkowniczki pamiętać o tym, że prawo autorskie nas obowiązuje, jakie są zasady i w jaki sposób sprawdzić, czy z czegoś możemy korzystać, czy nie. I tutaj Państwu pokazuję przykład właśnie Czesława Miłosza. Gdyby ktoś z Państwa próbował wyszukać zdjęcie Czesława Miłosza w internecie, takie do dowolnego wykorzystywania, czy to na gazetce, w bibliotece, czy na stronie internetowej, czy na mediach społecznościowych, to jeszcze niedawno wszystkie zdjęcia, które by Państwo znaleźli, były objęte ochroną prawną autorską, która uniemożliwiała wykorzystywanie bez pytania się o zgodę autora zdjęcia. Więc byliśmy w sytuacji, kiedy nie można było w sieci znaleźć zdjęć polskiego noblisty, takich, których właśnie instytucje takie jak państwa, instytucje jak biblioteki, mogły swobodnie wykorzystywać. Zmieniło się to za sprawą pana Pawłowskiego, który przekazał zdjęcia właśnie noblisty, które on zrobił jako fotograf, przekazał zdjęcia noblisty do Wikipedii i to znaczy, ono zostało udostępnione na otwartej licencji, jeszcze będę za chwilę mówiła, co to znaczy otwarta licencja, zostało udostępnione na otwartej licencji i dzięki temu właśnie można w mediach społecznościowych korzystać na przykład z tego zdjęcia Czesława Miłosza. Ale tak jak mówię, sama odpowiedź, że robimy coś w celach edukacyjnych, że robimy coś, co jest związane z misją naszej instytucji, z misją naszej biblioteki, nie znaczy, że swobodnie możemy korzystać ze wszystkiego, co znajdujemy w internecie. I zacznijmy może od początku, jak ja to zawsze mówię, od stworzenia świata, żebyśmy operowali tym samym słownikiem pojęciowym, żebyśmy rozumieli te same rzeczy w ten sam sposób. I pytanie tak naprawdę, czym jest utwór i jakie czynniki mają znaczenie dla powstania utworu. W ogóle o czym my mówimy, co chroni prawa autorskie. W jakich sytuacjach muszą Państwo zadawać sobie pytania, czy prawo autorskie ma zastosowanie i jakie reguły z prawa autorskiego musimy stosować. A więc utwory to są te wszystkie przejawy działalności twórczej człowieka, które mają charakter indywidualny.
Czyli to będą zarówno właśnie wszelkiego rodzaju książki, zdjęcia, czasopisma również będą utworami, grafiki, które Państwo posiadają w swoich zbiorach. Można by wymieniać bez końca. I tak jak tutaj często są różnego typu dyskusje na temat jakości sztuki, na temat jakości twórczości danych twórców, to tutaj prawo autorskie musimy pamiętać, że zupełnie nie różnicuje tego, jaką wartość artystyczną przedstawia dany utwór. Więc tak naprawdę tym samym prawem autorskim, tymi samymi zasadami będą objęte utwory, które stworzyły dzieci biorące udział w warsztatach w bibliotece, jak i te obrazy, które na aukcjach idą po prostu za miliony złotych. Więc poziom ochrony jest dokładnie absolutnie ten sam, zasady są dokładnie absolutnie te same, stosujemy tutaj je do wszystkich utworów, bez różnicy na to, właśnie jaka jest wartość utworu, jakie jest przeznaczenie utworu, jaki jest sposób wyrażenia utworu. Nie ma też znaczenia, czy utwór powstał w rzeczywistości, powiedzmy to analogowej, czy powstał tylko właśnie na potrzeby wykorzystywania i publikowania w internecie. Prawa autorskie te wszystkie utwory traktuje tak samo. Utwory, czyli przejaw działalności twórczej człowieka o indywidualnym charakterze. I tutaj na przykład w przypadku fotografii albo w przypadku obrazów, to jest ciekawy przykład, w przypadku obrazów oczywiście obraz jest chroniony prawem autorskim, ale na przykład jak już ktoś będzie robił zdjęcie jeden do jednego tego obrazu, zdjęcie digitalizacyjne, albo gdy będzie po prostu skanował dany obraz, to ta osoba nie nabywa praw autorskich, ponieważ w tym procesie skanowania albo robienia zdjęcia jeden na jeden nie było żadnego elementu twórczego. Żeby mówić o ochronie praw autorskich, musimy mieć do czynienia z elementem twórczym w pracy człowieka. Ale tak jak mówię, zarówno właśnie książki będą objęte ochroną prawną autorską, artykuły, różnego typu fotografie, grafiki, z których Państwo chcą korzystać. Ten webinar też jest objęty ochroną prawną autorską, ponieważ każdy z Państwa, gdyby dostał za zadanie poprowadzenie spotkania o prawie autorskim w bibliotekach, mając wiedzę o prawie autorskim, poprowadziłby to zupełnie inaczej. Więc jakby to pytanie, czy właśnie osoba zrobiłaby to tak samo, mechanicznie, automatycznie, kopiując identycznie, czy jednak byłby charakter twórczy jakiegoś tego utworu, determinuje to, czy jest to objęte ochroną prawną autorską, czy nie jest. I teraz przechodzimy powoli do tego, do zasobów, jakby do takich kwestii, które umożliwią Państwu właśnie korzystanie z pewnych zasobów w internecie. Więc po pierwsze takim nieskończonym tak naprawdę źródłem zasobów jest domena publiczna. I domena publiczna to są wszystkie te utwory, które albo nigdy nie były objęte ochroną prawną autorską, albo autorskie prawa majątkowe już wygasły, a my możemy z niej korzystać dowolnie z poszanowaniem autorskich praw osobistych. I zdaję sobie sprawę, że właśnie dla niektórych z Państwa mogły paść parę zwrotów, które mogą się wydawać obce czy trudne, ale wszystko po kolei postaram się odczarować. A więc prawa autorskie, oczywiście, żeby nie było za prosto, nie są jednolite. Prawa autorskie dzielimy na prawa autorskie osobiste i prawa autorskie majątkowe. I prawa autorskie osobiste to są te prawa, które łączą więź twórcy z utworem, które jakby chronią to, że Leonardo da Vinci jest twórcą Damy z łasiczką, a nie nikt inny. Natomiast prawa majątkowe to są te prawa, które pozwalają na wykorzystywanie utworów w konkretnych celach, na konkretnych tak zwanych polach eksploatacji. I tutaj jeśli chodzi o prawa autorskie osobiste, to najważniejsze jest to, że po pierwsze one są niezbywalne, nie można ich przenieść. Po drugie, co jest bardzo ważne, one też są nieograniczone czasowo. To znaczy twórca zawsze pozostaje twórcą. I zawsze my jako użytkownicy, jako instytucje kultury, ale też jako osoby prywatne, korzystając z czyjejś twórczości, musimy zadbać o to, żeby podpisać twórcę danego utworu. Więc jakby to jest podstawowa zasada korzystania z domeny publicznej. Z zasobów z domeny publicznej możemy korzystać po podpisaniu, po uznaniu autorstwa. No dobrze, a co z tymi prawami majątkowymi? Prawa majątkowe to są te prawa, które determinują, co właśnie można z danym utworem zrobić. Jeśli ktoś napisze książkę, to może zdecydować, że na przykład ktoś wyda tę książkę
inny podmiot zupełnie zrobi ekranizację tej książki, a jeszcze inny, jakiś teatr, zrobi inscenizację na deskach teatralnych. I tutaj właśnie już sam przykład pokazuje nam, że prawa autorskie majątkowe są jak najbardziej przenaszalne, nimi rozporządza, to jest coś, co można zbywać, ale też, co bardzo ważne, prawa autorskie majątkowe są ograniczone w czasie. I w polskiej ustawie generalną zasadą, taką ogólną zasadą jest to, że prawa autorskie majątkowe przestają obowiązywać w 70 lat po śmierci twórcy. I co to znaczy? To znaczy, że nawet jeśli jest literatura, która jest w posiadaniu na przykład jakiejś fundacji, fundacji imienia tam, nie wiem, Korczaka czy kogoś innego, i ta fundacja ma się bardzo dobrze, ale mija 70 lat od śmierci twórcy, to znaczy, że państwo mogą z tą powieścią na przykład, czy reportażem robić to, co państwu tak naprawdę się podoba, oczywiście uznając autorstwo tego kogoś, kto napisał tę powieść. I tutaj już od razu odpowiadając na państwa pytanie, oczywiście właśnie taką literaturę z domeny publicznej można jak najbardziej czytać, nagrywać dla swoich czytelników. Trochę problematyczniejsze jest rozsyłanie e-booków, wysyłanie PDF-ów. Często samym utworem jest skład i layout danej książki, na przykład okładka, na przykład ilustracje użyte w danej książce, więc jakby to, że mają państwo e-booka, nie wiem, z Odyseją Homera, to wcale nie znaczy, że to nie automatycznie znaczy, że mogą ją państwo rozsyłać, ale na pewno sam tekst mogą państwo rozsyłać. Znowu tutaj, jak już mówimy o tym Odysei, która nie była napisana w języku polskim. Znowu tutaj musimy pamiętać o prawach autorskich autora tłumaczenia. Ponieważ w polskim prawie funkcjonuje coś takiego jak utwory zależne, które właśnie powstały na kanon utworów oryginalnych, czyli mamy Homera i jego Odyseję i mamy tłumacza. I w tym przypadku, jeśli chcemy korzystać z tego konkretnego tłumaczenia, to znowu musimy zadać sobie pytanie, czy minęło 70 lat od śmierci danego tłumacza, albo czy mamy prawa autorskie do tego tłumaczenia. O tym za chwilę będę mówiła, jak nabyć. No dobrze, ale wiemy już o prawach autorskich osobistych, które są niezbywalne i nieprzenaszalne i nieograniczone w czasie. Wiemy też o prawach autorskich majątkowych, które właśnie pozwalają na ekranizację, na publikację, na zamieszczenie w internecie i one są ograniczone czasowo. I wracając tutaj znowu do kwestii domeny publicznej, czyli tutaj to są wszystkie te utwory, w których właśnie minęło 70 lat od śmierci twórców, nadal musimy dbać o autorskie prawa osobiste, podpisywać dany utwór, jakby nie twierdzić, że to my jesteśmy twórcami oczywiście, ale poza tym możemy dowolnie właśnie korzystać. I tutaj dla państwa parę wskazówek, gdzie można szukać różnego rodzaju zasobów z domeny publicznej, zaczynając od Pan Europany, Wikipedii oczywiście, ale ten najwyższy link pokazuje zbiór zasobów różnego rodzaju właśnie z domeny publicznej, więc można i szukać muzyki, i szukać filmów, i szukać literatury z domeny publicznej. Państwo oczywiście tę prezentację będzie ona później dostępna, więc będzie można sobie te linki sprawdzić. No dobrze, i teraz pytanie o tym, w takim razie jak wiemy, że są prawa autorskie osobiste i są prawa autorskie majątkowe, praw autorskich osobistych nie regulujemy, one już nie mogą być przedmiotem umowy, więc jeśli ktoś z państwa by kiedyś podpisał umowy na przeniesienie praw autorskich osobistych na jakiś inny podmiot, no to ta umowa z mocy prawa jest nieważna, w sensie ten zapis umowy, ale jak najbardziej twórcy, jak najbardziej podmioty, jak najbardziej biblioteki również mogą zarządzać prawami majątkowymi, prawami autorskimi majątkowymi. I można to robić w dwójaki sposób, są dwa rodzaje, a mianowicie możemy zawierać umowy o przeniesieniu praw majątkowych albo udzielać licencji. Ja zawsze mówię, że jest trochę tak z mieszkaniem, to znaczy przeniesienie praw to jest sprzedaż mieszkania. To znaczy ktoś już przestaje mieć mieszkanie i jakby korzysta z tego mieszkania, jest właścicielem absolutnie ktoś inny. I tak samo jest z przeniesieniem praw majątkowych, jeśli chodzi o utwory. Więc jeśli ktoś przeniesie na przykład na naszą bibliotekę prawa do publicznego odczytywania w internecie, no to już nawet twórca nie będzie mógł sam tego robić, ponieważ nie ma do tego prawa.
zupełnie inna sytuacja jest z licencją, ponieważ licencja to jest trochę jak, znowu wracając do metafory mieszkania, to jest trochę jak wynajem. To znaczy, że my pozwalamy komuś na naszych zasadach korzystać w danym zakresie znowu z danego utworu. I za każdym razem, zarówno w przypadku przeniesienia, umowy o przeniesienie albo licencji, musimy pamiętać, żeby określić, na jakich polach eksploatacji chcemy rozporządzać danym prawem. To też w kontekście państwa instytucji jest bardzo ważne, żeby zawsze w takich umowach było określone, na jakich polach eksploatacji. To znaczy, czy państwo z daną powieścią będą publikować ją w internecie, będą ją odczytywać w internecie, będą ją wydawać, to wszystko są to pola eksploatacji. Z dobrych wiadomości jest to, że oczywiście umowy o przeniesienie praw autorskich są umowami, które wymagają formy pisemnej, ale licencja nie wymaga formy pisemnej, więc zgoda i uzyskiwanie zgody na wykorzystywanie pewnych zasobów tak naprawdę jest bardzo proste. To znaczy, jeśli znajdą państwo kontakt jakiegoś twórcy i on się zgodzi, żeby państwo na przykład daną powieść czytali w internecie, współczesną powieść czy współczesny reportaż, na przykład jeden fragment, jeden rozdział, albo na przykład cały reportaż, i wyrażą zgodę na to mailowo i napiszą państwo w mailu, że wyrażam zgodę na opublikowanie przez państwa jakby odczytu z mojej powieści, to jak najbardziej to wystarcza. To znaczy, licencja nie wymaga formy pisemnej, nie wymaga umowy, to jest bardzo ważne, więc wystarczająca jest zgoda właśnie na przykład w formie mailowej. Więc tu jak najbardziej. I jeszcze podsumowując kwestię właśnie przenoszenia i rozporządzania prawami majątkowymi, no to możemy mieć do czynienia właśnie z przeniesieniem praw majątkowych, które tutaj mówiliśmy o tej umowie o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, ale kwestia własności praw majątkowych zmienia się również, co dla państwa jest ważne w kontekście poszukiwania tego, kto ma dane prawa majątkowe, zmienia się w kontekście dziedziczenia, ponieważ ono to też wchodzi do masy spadkowej, ale też w wyniku umowy o pracy. Jeśli chodzi o tę umowę o pracę, to polskie prawo autorskie przewiduje również coś takiego jak utwory pracownicze. To znaczy, że jeśli utwór został stworzony przez kogoś, kto jest zatrudniony na podstawie tylko i wyłącznie umowy o pracę i też utwór powstał w wyniku wykonywania obowiązków służbowych. Na przykład wyobrażam sobie sytuację, że państwo tutaj są zatrudnieni w bibliotekach na umowę o pracę i na przykład państwa zadaniem jest przygotowywanie biuletynu cotygodniowego, to ten biuletyn cotygodniowy, oczywiście państwo będą autorem, ale prawa majątkowe z automatu, z mocy umowy, z mocy prawa przechodzą na pracodawcę, czyli przechodzą w tym przypadku na bibliotekę, to też warto wiedzieć. I mamy też licencje, tak jak mówiłam, licencje są wyrażeniem zgody w dowolnej formie na wykorzystywanie danego utworu na danym polu eksploatacji. I tutaj jest kwestia tego, że licencja może być wyłączna bądź niewyłączna, czyli wyłączna, że wyrażamy taką zgodę tylko dla jednego podmiotu, albo niewyłączne, że możemy wyrazić zgodę na takie same wykorzystanie dla wielu podmiotów. I wyobrażam sobie, że jakiś autor może wyrazić zgodę, żeby wiele bibliotek na przykład nagrywało jego powieść, czytanie dla swoich czytelników i publikowały na YouTubie, jakby jeśli ktoś się na to zgodzi. Oczywiście umowa o przeniesienie praw autorskich, majątkowych będzie zawsze zawarta z jednym podmiotem, więc jakby tutaj nie możemy przenosić tych samych praw na tym samym polu eksploatacji na różne podmioty. Dobrze, więc zapraszam dalej. Kolejnym, więc tutaj mamy o domenie publicznej i o tym, że państwo z domeny publicznej mogą absolutnie w dowolny sposób korzystać, pamiętając o podpisaniu danego utworu. W internecie, w zasobach cyfrowych mogą też państwo znaleźć bardzo dużo utworów i zasobów na licencjach Creative Commons, które, jak sama nazwa wskazuje, są licencjami, czyli są sposobem wyrażenia zgody przez autorów na pewne wykorzystywania. I licencja Creative Commons nie znaczy, że prawa autorskie nie obowiązują, wręcz przeciwnie. Znaczy to, że twórca pozwala na bardzo szerokie zastosowanie swoich utworów pod pewnymi warunkami. I twórcy wyrażają zgodę, jeśli publikują coś na licencji Creative Commons, na kopiowanie, na zmianie i remiksowanie, na rozpowszechnianie, przedstawianie, wykonywanie, publikowanie w internecie, właśnie
tylko i jakby pod warunkiem, że instytucja czy osoba korzystająca z ich twórczości spełni warunki, które określili. I te warunki są cztery. I tutaj twórcy czy instytucje, które decydują się na korzystanie z licencji Creative Commons, mogą nimi sobie tutaj żonglować, układać je w kombinacji, decydować, co jest dla nich ważne. Więc pierwszym warunkiem, który stanowi podstawę każdej licencji, to jest warunek uznania autorstwa. To znaczy autor mówi, że możesz korzystać z mojego utworu, publikować na Facebooku, czytać głośno w internecie, nagrywać. Możesz też rozsyłać swoim czytelnikom pod warunkiem, że uznasz autorstwo, że podpiszesz to, że jakby ja jestem twórcą, a nie ktoś inny, ale poza tym rób co chcesz. To jest ten pierwszy warunek. Drugi warunek to jest warunek na tych samych warunkach, który mówi o tym, że jeśli tworzymy jakiś utwór zależny, czyli znowu utwór zależny to utwór powstał w oparciu o utwór oryginalny, czyli w naszym przypadku wyobrażamy sobie, że czytamy głośno jakąś powieść opublikowaną na licencji Creative Commons i później ten filmik umieszczamy w internecie, to filmik będzie tym utworem zależnym. Jeśli korzystamy z utworów, które są na licencji Creative Commons z warunkiem numer dwa, czyli na uznanie autorstwa, to znaczy, że nasz filmik w internecie również musi być na tej samej licencji. Czyli my nie możemy zabronić innym osobom na korzystanie z tego utworu, nie możemy zawęzić pola eksploatacji tego utworu, który stworzyliśmy na bazie właśnie tego utworu, który został opublikowany z użyciem tego drugiego warunku. Jest też trzeci warunek, czyli użycie niekomercyjne. Możemy wyłączyć jako twórcy czy jako instytucje, możemy wyłączyć możliwość użycia komercyjnego naszych utworów. Albo też czwarty warunek to jest bez utworów zależnych. Czyli, że nie można tworzyć na przykład, że nie można właśnie takiego tekstu czytać w internecie i publikować. To jest właśnie utwór zależny. No i proszę Państwa, oczywiście tutaj mówimy o decyzji licencyjnej, jakby decyzji zgody, którą wyrażają właśnie albo twórcy, albo instytucje, na które przeniesione zostały prawa majątkowe. Więc tutaj oczywiście znowu, jeśli Państwo mają tylko jakiś skan w swoich zasobach, to znowu, jeśli nie zostały uregulowane prawa autorskie, jeśli Państwo nie są właścicielami praw autorskich, to Państwo nie mogą udzielać licencji. No bo czegoś nie mają. To znowu wracam do tego porównania z mieszkaniem. Nie mogą Państwo wynajmować mieszkania, które nie jest swoje. Ale jeśli to jest Państwa twórczość, czy Państwa instytucji, jeśli coś powstaje właśnie w wyniku realizowanych przez Państwa projektów, to wtedy jak najbardziej mogą Państwo korzystać z licencji Creative Commons. Ale też w drugą stronę, jeśli Państwo znajdą utwory właśnie na licencji Creative Commons, to w miarę dowolnie mogą właśnie korzystać z nich w swojej działalności internetowej. I znowu, czy to na mediach społecznościowych, czy to właśnie przygotowując jakieś nagrania, prowadząc jakieś szkolenia, jak najbardziej mogą wykorzystywać właśnie te zasoby. I tutaj proszę Państwa, dwie podstawowe licencje, to jest pierwsza, to jest licencja Creative Commons uznanie autorstwa, która pozwala na bardzo szerokie zastosowania właśnie pod warunkiem tylko i wyłącznie oznaczenia autorstwa. I druga najpopularniejsza licencja to jest licencja Creative Commons, uznanie autorstwa na tych samych warunkach, na której na przykład jest większość zasobów na Wikipedii, która jest zapewne Państwu bardzo dobrze znana. I tutaj też Państwo, jak mówiłam, będą mieli dostęp do tej prezentacji. Tutaj jest parę miejsc w internecie, gdzie można znaleźć otwarte zasoby, gdzie mogą Państwo właśnie ich szukać, również na przykład na wyszukiwarkach, nie wiem, na Google, na YouTubie, można ustawić sobie filtr, który Państwu przeszukuje zasoby od razu pod względem licencji i od razu pokazuje Państwu, z których zasobów mogą Państwo korzystać. No dobrze, to tutaj mamy takie dwa duże zbiory zasobów, z których każdy w bibliotece może korzystać. Pierwszy to była domena publiczna, drugi to była licencja Creative Commons, no ale mogą Państwo stwierdzić, że no, że to, czego Państwo szukają, albo to, co Państwo chcą przeczytać w internecie, albo na przykład okładka książki, którą Państwo chcą opublikować, to jest za mało. To znaczy, że nie ma tego ani w domenie publicznej, ani nikt tego nie opublikował na licencjach Creative Commons. No i co wtedy? I czy to znaczy, że ja nic z tym nigdy nie mogę zrobić? Odpowiedź jest taka, że no, wtedy jest trudniej, ale prawo autorskie przewiduje również coś takiego jak dozwolony użytek.
To znaczy prawo autorskie mówi, że są pewne sytuacje społecznie bardzo ważne, ze względów, na które jakby nie musimy pytać twórców o zgodę. Nie musimy pytać twórców, nie musimy pytać wydawnictw, możemy wykorzystywać daną twórczość. I proszę Państwa, tutaj będzie jedna z takich, powiedziałabym to, najobszerniejszych możliwości dla Państwa, ale też jedna z takich najbardziej kontrowersyjnych, w znaczeniu, że nie ma tutaj do końca zero-jedynkowych odpowiedzi. W ogóle też zapomniałam o tym powiedzieć na początku, że niestety prawo autorskie bardzo rzadko daje zero-jedynkowe odpowiedzi w takich sytuacjach, powiedziałabym to, dyskusyjnych, więc często to jest po prostu kwestia oceny, czy Państwa zdaniem coś się mieści w ramach ustawy, czy nie. Ale jakby ustawa tego Państwu jasno bardzo nie powie, niestety, bo tak została skonstruowana. Ale przyjrzymy się temu prawu cytatu. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, fotograficzne lub drobne utwory w całości w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, pomnik, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości. I tutaj, tak jak Państwo widzą, są trzy najważniejsze fragmenty tej regulacji, kiedy Państwo mogą korzystać z cytatu, to znaczy, że nie muszą się pytać o zgodę twórcy, ale muszą spełniać trzy warunki. Po pierwsze, cytat, z którego Państwo chcą korzystać, musi stanowić tylko fragment samoistnej całości, fragment Państwa twórczości. Nie może jakby kolaż stworzony tylko ze współczesnych zdjęć WordPress Photo na przykład, które wygrało w tym roku, nie będzie spełniał tej przesłanki. Więc tutaj muszą Państwo stworzyć coś własnego, cytat musi być tylko wykorzystywany w Państwa własnej twórczości. I tutaj niestety mam dla Państwa złą wiadomość, ponieważ wiem, że krążą takie mity i legendy po świecie, że na przykład do tam 15 słów to jest cytat, albo do 30 sekund nagrania to jest cytat i można spokojnie używać. No niestety Sąd Najwyższy wypowiadał się w tej sprawie, no i tutaj jest po prostu, nie ma w żaden sposób, nikt Państwu liczbowo nie odpowie na to pytanie, gdzie się cytat kończy, a gdzie zaczyna. Państwo, korzystając z cytatu, muszą być przekonani, że Państwo stworzyli coś, gdzie ten cytat jest tylko pomocniczy. Stanowi tylko pewien fragment, a nie stanowi o wartości i nie jest tu wartością dodaną w utworze. To jest po pierwsze. Po drugie, możemy korzystać z fragmentów oczywiście utworów, powiedziałabym to większych, bądź też z mniejszych utworów, jak na przykład, nie wiem, fraszka jakaś, albo drobny utwór plastyczny, w całości. Oczywiście, jeśli Państwo na przykład, wyobrażam sobie sytuację, w której przygotowują prezentację o charakterze edukacyjnym, o czyjejś twórczości, jakiegoś malarza czy malarki, no to wtedy nikt Państwu nie każe wycinać fragmentu tego obrazu, tylko mogą Państwo skorzystać z całego obrazu. Ale co najważniejsze, prawo cytatu ma bardzo duże ograniczenia, jeśli chodzi o cel tego prawa cytatu, ponieważ możemy korzystać z niego tylko w przypadku wyjaśniania, polemiki, analizy krytycznej lub naukowej, nauczania lub prawami gatunku twórczości. I tutaj prawa gatunku twórczości to jest na przykład, nie wiem, pastisz. W sensie nie ma pastiszu bez nawiązania do jakiegoś kulturowego, do jakiegoś innego utworu, więc tutaj to można z tego korzystać. No ale tak jak Państwo mówią, widzą, wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie. Więc nie ma tutaj mowy o prawie cytatu w celach rozrywkowych albo dekocyjnych. Jeśli robią Państwo prezentację, to mogą wykorzystać coś, co ma związek i jest potrzebne do wyjaśnienia czegoś albo do przedstawienia czegoś. Ale nie mogą Państwo korzystać ze zdjęć, które są objęte ochroną prawną autorską, bo na przykład dzięki temu prezentacja będzie ładniejsza. Tu jakby prawo cytatu absolutnie nie będzie obowiązywało. Więc tutaj Państwo mają jeszcze trochę wskazówek co do prawa cytatu, ale też, co bardzo ważne, o ile w przypadku domeny publicznej było trzeba podawać tylko i wyłącznie łącznie twórcę, to znaczy uznanie autorstwa, to w przypadku prawa cytatu i w ogóle każdego dozwolonego użytku jest obowiązek podawania zarówno twórcy, jak i źródła, z którego ta twórczość dana pochodzi, więc jakby czy tam strony internetowej, gdzie to znaleźliśmy, czy jakby jakiejś publikacji konkretnej, z której dany cytat wzięliśmy, więc tutaj proszę o tym pamiętać. Ale tak jak mówię, niestety
Nie odpowiem Państwu na pytanie, gdzie się cytat kończy, a gdzie zaczyna. I też widziałam i wiem, że to budzi dużo kontrowersji, opublikowanie okładek, jeśli chodzi o okładki, nie wiem, nowości czytelniczych albo różnego typu inne okładki. No to znowu, jakby najbezpieczniejszą sytuacją z punktu widzenia prawa autorskiego będzie posiadać zgodę od wydawnictwa. I znowu, tak jak mówię, może to być licencja, może to być zgoda drogą mailową udzielona, nie musi to być na piśmie, nie ma jakby formuły, o której trzeba pamiętać. Więc jak najbardziej tutaj można dowolnie to uregulować, w sensie prawo nie definiuje, w jaki sposób powinniśmy taką licencję uzyskać, ale tak jak mówię, dyskusyjne jest w środowisku, jakby i nie ma jasności, czy można korzystać z prawa cytatu do tego, żeby w Państwa katalogach, nie wiem, czy na stronach internetowych publikować skany bądź zdjęcia okładek. Więc tutaj jakby proszę po prostu rozważyć, czy dane zastosowanie mieści się w granicach prawa cytatu. Myślę, że to jest jedyna wskazówka, którą w tym mogę mieć, ponieważ tak jak mówię, niestety prawo autorskie często nie jest zero-jedynkowe. I tak jak już wspominałam, znowu Sąd Najwyższy ani nikt inny nie powie Państwu, gdzie się cytat kończy i gdzie zaczyna i jaki on może mieć wymiar. Ale znowu musimy jakby brać pod uwagę tą równowagę między samoistnym utworem, między wielkością, długością utworu, a cytatem. Jakby cytat nie może stanowić większości, cytat nie może stanowić o jakości danego utworu, może być tylko dodatkiem. Dobrze. Kolejne formy dozwolonego użytku, jeszcze zostały nam dwa, to jest dozwolony użytek, o którym Państwo zapewne słyszeli, to jest dozwolony użytek biblioteczny, który mówi, co właśnie biblioteki, czy to publiczne, czy naukowe, czy jakby wszelkiego typu biblioteki, co mogą robić, nie pytając się autorów, czy posiadaczy praw majątkowych o zgodę. No i niestety muszę powiedzieć z dużą przykrością, że ten dozwolony użytek biblioteczny nie odpowiada na wyzwania pandemii, to znaczy nie odpowiada na sytuację, w której właśnie Państwo nie mogą działać na miejscu i muszą całą swoją działalność prowadzić online, ponieważ dozwolony użytek biblioteczny pozwala na użyczanie egzemplarzy utworów rozpowszechnionych, ale w rozumieniu egzemplarzy utworów rozpowszechnionych rozumiemy fizyczne kopie książek, które Państwo posiadają, niekoniecznie książki na przykład skanowane, to już nie będzie się w to włączało. Oczywiście inną jest sytuacją, jeśli Państwo mają podpisaną umowę licencyjną na przykład z wydawnictwem, które dostarcza e-booki. Jeśli ta umowa umożliwia Państwu wypożyczanie takich książek, to wszystko w porządku, ale nie mogą Państwo robić tego na mocy ustawy. Po drugie, mogą Państwo zwielokrotniać utwory znajdujące się w własnych zbiorach w celu uzupełnienia zachowania lub ochrony tych zbiorów. To znaczy, jeśli mają Państwo jakąś rozpadającą się książkę, to mogą Państwo zrobić jej kopię w celu udostępniania na przykład dla czytelników tej kopii, a zachowania tego oryginału, który właśnie się rozpada nam w rękach. No i jest też trzeci punkt, który pozwala Państwu na pewne działania, ale on pozwala na udostępnianie zbiorów do celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego znajdujących się na terenie tych jednostek. Czyli znowu tutaj ustawa przewiduje, że Państwo mogą udostępniać e-booki, czy mogą udostępniać skany jakichś książek, ale znowu tylko na komputerach tak naprawdę, które stoją u Państwa w placówkach. Więc chwilowo absolutnie to nic nie rozwiązuje. Ja tu widzę, że ktoś próbuje skasować Instagrama i stronę facebookową biblioteki. Bardzo proszę tego nie robić, tylko proszę po prostu korzystać ze wskazówek, z czego można korzystać w sposób zarówno nieodpłatny, jak i zgodny z prawem. Jest też coś takiego w polskim prawie jak dozwolony użytek edukacyjny, który ma o wiele szerszy zakres niż dozwolony użytek biblioteczny. Tylko że dozwolony użytek edukacyjny, tu Państwu podkreślałam na fioletowo, dotyczy tylko instytucji oświatowych, uczelni oraz jednostek naukowych. Czyli w Państwa przypadku dotyczy bibliotek, które są bibliotekami szkolnymi bądź bibliotekami naukowymi, właśnie przy tych jednostkach naukowych, a nie niestety bibliotek publicznych. Ale w przypadku bibliotek szkolnych, tak jak mówię, jest tutaj możliwość rozsyłania na przykład fragmentów, rozdziałów, nie całych powieści w całości, ale fragmentów czy jakby skanowania i rozpowszechniania.
Ale znowu tutaj jest duże ograniczenie, ponieważ państwo mogą to rozsyłać i udostępniać z tej biblioteki szkolnej tylko do swoich zidentyfikowanych podmiotów uczących się, czyli tak naprawdę tylko do swoich uczniów w sposób, który umożliwia państwu ich identyfikację. Biblioteki pedagogiczne też oczywiście, biblioteki szkolne, biblioteki przy instytutu, przy jednostkach naukowych i biblioteki pedagogiczne jak najbardziej mogą korzystać ze zwolnionego użytku edukacyjnego. No i te jakby państwo pracując w bibliotece szkolnej mogą zeskanować na przykład fragmenty, rozdziały danej lektury i rozesłać swoim uczniom, ale tylko swoim uczniom. Nie mogą państwo tego publikować na swojej stronie internetowej, tak żeby każdy miał do niego dostęp. To też proszę pamiętać i znowu tutaj należy wszystko odpisywać. Bardzo ważna informacja dla państwa, która myślę, że rozwiąże też dużo wątpliwości. Linkowanie nie jest czynnością naruszającą prawa autorskie. To znaczy, ponieważ naruszyć prawo autorskie możemy rozpowszechniając czyjś utwór, na razie uznaje się, że linkowanie nie jest rozpowszechnianiem. Czyli jakby mogą państwo linkować to, czego tam sobie chcą, na swojej stronie na przykład internetowej i to jakby z punktu widzenia prawa autorskiego jest w porządku, oczywiście z punktu widzenia dostępu do kultury, proszę nie linkować do filmów, których jeszcze na przykład nie ma w dystrybucji, bo to znaczy, że to są jakieś podejrzane linki. Ale tak, i znowu tutaj jeśli chodzi o kwestię linkowania i znowu na przykład mediów społecznościowych, bo często się państwo pytają, czy to, że znaleźli coś na Facebooku, znaczy, że mogą to dowolnie wykorzystywać na swoim Facebooku, no bo ktoś już to na Facebooka wrzucił. I odpowiedź jest, mogą państwo w ramach tego mechanizmu play dalej, czy tam udostępni, jakkolwiek to się na Facebooku nazywa, ponieważ na to wyrażają państwo zgodę w regulaminie Facebooka. Ale zupełnie inną sytuacją jest, jak państwo sobie coś ściągają na dysk i później to upowszechniają na przykład przez swój profil. Coś, do czego nie mają praw, albo nie mogą wykorzystać w ramach prawa cytatu, bo na Facebooku też można korzystać z prawa cytatu. Więc tutaj znowu zachęcam do korzystania z tego mechanizmu Podaj Dalej, który też odsyła od razu do źródła na Facebooku, a niekoniecznie do ściągania sobie jakichś fajnych współczesnych zdjęć czy grafik i publikowania ich następnie samemu. I teraz jeszcze parę wskazówek, zostanie nam nawet jeszcze parę chwil na pytania, to domyślam się, że będzie ich sporo. Parę, o czym powinniśmy pamiętać, organizując pewnego rodzaju spotkania wydarzeń online. Co bardzo ważne, prawo autorskie absolutnie nie różnicuje znowu poziomu ochrony od tego, czy państwo organizują imprezę zarobkową, czy niezarobkową. Nie różnicuje również jakby wymagań, czy państwo płacą osobie występującej, biorącej udział w danym wydarzeniu, czy nie. I jakby to, że państwo organizują spotkania autorskie z kimś bezpłatne i nie płacą temu autorowi, to nie znaczy, że nie muszą pamiętać o prawie autorskim. Muszą pamiętać dokładnie na tym samym poziomie, jakby było to w sytuacji płatnych spotkań z tym twórcą. Więc tak, i tutaj przyszły mi na myśl dwa przykłady państwa aktywności, którą gdzieś tam śledzę w internecie. To jest kwestia tego, że różne biblioteki organizują różnego typu czy warsztaty, czy wykłady, czy właśnie prezentacje. I po pierwsze muszą państwo zadbać o umowę z osobą prowadzącą warsztat, czy też właśnie prezentację, ponieważ ta prezentacja czy warsztat, często będzie, czy nagranie z tego na przykład, często będzie osobnym przedmiotem ochrony prawnej autorskiej. I znowu, tak jak mówię, jeśli chodzi o umowę, nie muszą państwo podpisywać na umowę, nie muszą państwo podpisać samej umowy, mogą państwo uzyskać zgodę od tej osoby na jakby w formie licencji, czyli może to być zgoda mailowa. Tylko znowu musimy określić, na co ta osoba wyraża zgodę. Czy wyraża zgodę na streaming na Facebooku, czy wyraża zgodę na opublikowanie tego filmiku później gdzieś indziej. Muszą państwo o tym wszystkim pomyśleć przed. Warto też oczywiście uczulić prowadzących, czy właśnie osoby występujące, jeśli chodzi o kwestie związane z ochroną praw autorskich i z tym, z jakich utworów mogą i powinni korzystać, a z jakich no niekoniecznie. No tak jak wiemy, jeśli chodzi na przykład o współczesne powieści, no to powinniśmy mieć zgodę do tego, żeby czytać w internecie, czy na Facebooku, czy na YouTubie, czy w jakiejś innej formie, ponieważ jest to rozpowszechnianie. Jest to rozpowszechnianie tego utworu, na które twórca może po prostu nie wyrażać zgody.
I jeszcze kolejna rzecz taka też istotna, o której Państwo powinni pamiętać, która w ogóle nie jest przedmiotem dzisiejszego szkolenia, to jest kwestia RODO i kwestia ochrony wizerunku, to znaczy tego, żeby znowu zadbać o to, żeby osoba, która będzie przez Państwa instytucję upubliczniała swój wizerunek, to żeby zadbać właśnie o te kwestie. I w przypadku też drugim spotkań autorskich, no to znowu to jest kwestia podobnych wskazówek jak poprzednio, pytanie o zdanie własnej twórczości i znowu mam nadzieję, że prawa autorskie zostają w większości przy autorach, ale jeśli autor przeniósł na wydawcę prawa do publicznego czytania danej powieści, no to on też tego nie może robić. Bo to znowu wracamy do kazusu zakupu mieszkania. On już tego mieszkania nie ma. Więc tutaj też muszą Państwo uczulić autorów, jeśli oczywiście chcą przestrzegać prawa autorskie na najwyższym poziomie. I widzę, że pada bardzo wiele pytań, na które nie wszystkie odpowiem. Nie wiem jeszcze, jak wybiorę te, do których się odniosę, ale chciałam Państwa pocieszyć, tych wszystkich, którzy nie znają odpowiedzi na te pytania albo czują... Ja też rozumiem, że dużo z Państwa może się czuć absolutnie przytłoczonych, albo że w ogóle żadne pytanie nie zostało odpowiedziane, bo po prostu prawo autorskie bardzo często nie daje zero-jedynkowych odpowiedzi. Moglibyśmy mieć taki 12-godzinny webinar, gdzie byśmy się bardziej zagłębili w szczegóły, niuanse i może by było bardziej, więcej rzeczy jasnych, ale w Zespole Centrum Cyfrowego też przygotowaliśmy dla Państwa taki właśnie zbiór odpowiedzi na często zadawane pytania. I tutaj jak Państwo wejdą na stronę centrumcyfrowe.pl/prawo-dla-bibliotek, to znajdą Państwo właśnie odpowiedzi na tam 15 najczęściej zadawanych przez bibliotekarzy pytań w czasach pandemii, właśnie o tym, co można, czego nie można, co na YouTubie, z jakich zasobów, co wykorzystywać do prowadzenia spotkań czy prezentacji. Absolutnie nie wiem, jak podejść do odpowiadania na pytania, ale może jakoś spróbuję. Pani Dorota wątpi, żeby wszystkie osoby publiczne, które na swoich mediach społecznościowych czytają książki, miały zgodę autorów. Też wątpię, ale jakby, proszę Państwa, jakby ja tu jestem, żeby Państwu powiedzieć, co na ten temat mówi prawo autorskie, to jest moje zadanie. Co z umieszczaniem czytania na Facebooku zagranicznych książeczek dla dzieci? O, to jest skomplikowane pytanie. Ale zazwyczaj jak najbardziej też ta zgoda jak będzie potrzebna. No chyba, że tutaj znowu utwór przeszedł do domeny publicznej. Pocieszające jest to, że w większości krajów ten okres ochrony wynosi 70 lat, więc zazwyczaj nie muszą Państwo aż tak dogłębnie sprawdzać, czy dany utwór jest już w domenie publicznej, czy nie jest. Ale znowu w przypadku książek napisanych w innym języku niż język polski, proszę pamiętać, że jakby kwestia tłumaczenia rodzi nowe prawa autorskie, to znaczy, że tłumacz ma również prawa autorskie do tłumaczenia swojego, to znaczy do tłumaczenia, które stworzył. Narodowe czytanie i Balladyna, jak rozumiem, czytanie z książek będzie... Nie, samo Balladyna absolutnie jest w domenie publicznej i samo czytanie książki jako tekstu nie będzie naruszało praw autorskich, ponieważ prawo do tego utworu, którym jest tekst, jest już w domenie publicznej. Moja uwaga co do kwestii praw wydawniczych odnosi się do layoutu, odnosi się do składu. To znaczy na przykład każda książka ma okładkę i jeśli skanujemy książkę z okładką, z ilustracjami, no to one są objęte inną warstwą ochrony niż ten tekst. Sam tekst, który już przeszedł do domeny publicznej, więc czytanie książek, narodowe czytanie, jest jak najbardziej w porządku. Mam nadzieję, że tutaj ta wątpliwość została rozwiana. No dobrze, ale na zdjęciach będzie widać okładkę książki. To można, czy nie można? No znowu tu nikt mówi, że nie można, albo że absolutnie to jest zakazane. Znaczy pytanie, czy ta książka, na pewno i to jest książka, która się tam znajduje, jak powiedziałam, to przez przypadek, nie jest przedmiotem głównym tego zdjęcia, no to jest jak najbardziej w porządku, w sensie, ale znowu chodzi Państwu głównie pewnie o skany okładek książek. I tutaj rekomendowałabym pewnie, jako taki najwyższy standard, może tak powiem, jako najwyższy standard, pozyskanie zgód od wydawnictwa, które, tak jak mówię, mogą do Państwa przyjść drogą mailową. Gdybym pewnie zdecydowała się na robienie tego, to pewnie tłumaczyłabym to prawem cytatu. Ale znowu tutaj decyzja musi być po Państwa stronie, ponieważ, tak jak mówię, prawo autorskie nie precyzuje i nie odpowiada na pytanie, czy biblioteki mogą korzystać z okładek książek w celach promocji czytelnictwa. Niestety,
Będzie reforma prawa autorskiego niedługo w Polsce ze względu na prawo unijne, więc możemy wtedy spróbować, żeby takie zapisy zostały wprowadzone. Czy organizując wydarzenie biblioteczne, to rozumiem, że jest pytanie z przed pandemii albo po pandemii, czy organizując wydarzenie biblioteczne i robiąc zdjęcia dzieciom, mogę wstawić na stronę szkoły lub Facebook lub Instagram biblioteki? Ogólnie zasadą jest taka, że może pani rozpowszechniać zdjęcia osób, które wyraziły na to zgodę. Chyba, że jest to tłum na wydarzeniu publicznym. Jak wydarzenia organizowane w biblioteki nie są nigdy wydarzeniami publicznymi, więc muszą państwo, to znaczy ze względu na to, że one jakby dostęp tam jest ograniczony do czytelników czy do ilości osób, muszą państwo pozyskać zgody. Są różne sposoby na pozyskiwanie tych zgód. Można zawrzeć na przykład zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w regulaminie imprezy, ale też proszę pamiętać, że przy dzieciach to są bardziej wrażliwe kwestie, to są dane wrażliwe, dane dotyczące osób nieletnich, więc tutaj zalecałabym po prostu zgodę od rodziców na rozpowszechnianie wizerunku w celu promocji właśnie wydarzeń organizowanych przez bibliotekę czy szkołę. Było jakieś pytanie o czytanie w małych grupach. Jest też coś takiego w polskim prawie jak dowolny użytek osobisty, który pozwala państwu na korzystanie z utworów w dowolny sposób w kręgu swoich jakichś znajomych, bliskich, tak, więc tutaj ewentualnie to jest jakiś, myślę, że kierunek, ale tak jak mówię, na pewno czytanie książek na YouTubie i publikowanie ich na YouTubie czy na Facebooku, nieważne na jakiej platformie, wymaga albo czytania książek z domeny publicznej, albo zgody po prostu osób, które mają prawa do tych książek. Ja rozumiem, to znaczy ja się z panią Magdaleną zgadzam, że to jest reklama, zamieszczanie okładek czy czytanie książek, ale tak jak mówię, pewnie na przykład tutaj znowu fragment jakiejś książki mógłby być zawarty w zaproszeniu filmowym, na przykład na spotkanie w sprawie jakiejś powieści. Tylko znowu tutaj trzeba zadbać o to, żeby to spełnić te wszystkie wymogi cytatu, ale tak jak mówię, jakby ja się z panią zgadzam, prawo autorskie czasami jest dziwne i czasami rodzi więcej problemów niż pomaga. Reforma prawa autorskiego by się przydała, to się zgadzam. Wolne lektury, tak bardzo państwu polecam, jest to portal, który właśnie publikuje utwory z domeny publicznej, z których można dowolnie korzystać. Jeśli chodzi o zdalną lekcję i czytanie tych fragmentów książek w małej grupie, to jest to zgodne z prawem, jeśli, tak jak mówię, mieści się w dozwolonym użytku edukacyjnym, czyli po pierwsze jest prowadzone właśnie przez bibliotekę szkolną, pedagogiczną bądź przy instytucji naukowej, a po drugie jest prowadzone nie dla właśnie otwartego grona odbiorców i wszystkich w internecie, ale dla osób zidentyfikowanych, które się uczą w danej szkole czy jednostce naukowej. A co z umieszczeniem filmików z YouTube'a na przykład w prezentacji? No znowu, jakby zasada podstawowa jest taka, że jeśli coś jest na YouTubie, to wcale nie znaczy, że można z tego dowolnie korzystać. Tylko na YouTubie też znajdą państwo bardzo dużo zasobów, zaskakująco dużo zasobów, na przykład na licencji Creative Commons, więc może można poszukać właśnie filmiku, który to umożliwia. A po drugie, nie w samej prezentacji, ale proszę pamiętać, że zawsze mogą państwo zalinkować do jakiegoś zasobu. To znaczy, jeśli znajdują jakiś ciekawy filmik, którego niekoniecznie z punktu widzenia prawa autorskiego mogą wrzucić na stronę swojej instytucji, to mogą państwo w bezpieczny sposób po prostu zalinkować do YouTube'a albo nawet zembedować, czyli wstawić jakby kod YouTube'owy do HTML-a. Film, aktorzy czytają, można umieścić na stronie biblioteki, no to znowu pytanie, czy mają państwo do tego prawo, tak jak mówisz. Jeśli to na przykład jest na YouTubie, no to mogą państwo zembedować, czyli wstawić jakby, nie wiem jak to tak technicznie powiedzieć, wstawić YouTube'a na swoją stronę. To wtedy tak, ale czym innym jest, jeśli państwo zgrywają ten film do siebie na dysk i później go upubliczniają, no to w tym może to już być niestety naruszenie prawa autorskiego. A co ze zdjęciami kopiowanymi z innych stron? Na przykład lubimy czytać lustro biblioteki. Chodzi mi o wykorzystywanie tylko zdjęć tam zawartych. No znowu, tak jak było na samym początku, niestety, jeśli coś jest w internecie i nie oznaczono tego jako
na licencję Creative Commons, albo nie jest to zasób domeny publicznej, no to musimy zakładać, że jest to chronione prawem autorskim. Więc chcąc stosować najwyższe standardy ochrony, ja Państwu dam o takich najwyższych standardach ochrony, to nie powinniśmy z tego korzystać. Ale też tak jak mówię, może można na prawie cytatu pomyśleć, w jaki sposób to wykorzystać, albo można po prostu sprawdzić, na jakiej zasadzie, jeśli chodzi o prawa autorskie, dana strona publikuje, ponieważ każda strona powinna mieć określoną politykę prawną autorską. Z tymi fotografiami, z okładkami książki, no to znowu jakby, po pierwsze ja tu bym mówiła, jakby jeśli miałabym odpowiadać na to pytanie i decydować, czy to jest legalne, czy nielegalne, to mówiłabym, że to, że jakby okładka książki nie jest, jakby nie stanowi o wartości tego zdjęcia, tego utworu, jest jakby gdzieś tam dodatkiem. No a po drugie, tak jak mówię, niestety to autorskie nie nadąża za wielością fenomenów, które się dzieją w internecie, i czasami po prostu nie odpowiada na niektóre pytania. Więc też bym Państwa zachęcała jednak do nie kasowania kont na Facebooku i nie kasowania kont na Instagramie, ale jednak po prostu zastanawiania się, a co z prawem autorskim w danym przypadku. I też często jest odpowiedź, na przykład nie możemy nikogo znaleźć, kto posiada prawa autorskie do tego, albo nie wiemy kto, co wtedy robimy. Jakby... Dalej, dzieci nie akceptowały, rozumiem, że tutaj pani Anna wraca do kwestii zdjęć tych dzieci, których wizerunek będzie umieszczany, jakby akceptacja regulaminu Facebooka i Instagrama zupełnie nie ma z tym nic wspólnego. Państwo muszą jako instytucja czy osoba publikująca zadbać o to, żeby te zgody były z stron osób, których zdjęcia będą publikowane. Te osoby nie muszą być na Facebooku ani Instagramie. Prawa majątkowe utworów powstałych w trakcie umowy o pracę przechodzą na pracodawcę, tak, z automatu, ale tylko tak jak mówię, jeśli ma to miejsce w wyniku umowy o pracę i jest w zakresie obowiązków, ale prawa osobiste nie. I tutaj pełna, oczywiście prawa osobiste autorskie zostają przy twórcy, czyli jak najbardziej Państwo jako bibliotekarze są twórcami danego biuletynu, danego artykułu, ale rozporządzać tym może Państwo pracodawca. A co w przypadku wystawy online? No to jakby tutaj co możemy dodać? Czy możemy dodać skan okładki, czy możemy jakieś zdjęcie, które nie jest z domeny publicznej, a nie mamy do niego praw? No i znowu tutaj jedynym wyjściem, które widzę, to jest prawo cytatu. I muszą sobie Państwo odpowiedzieć na pytanie, czy to, co Państwo chcą zrobić, traktując tę wystawę online jako utwór własny, czy to się mieści w granicach prawa cytatu? Linki do YouTube'a można. Promując czytelnictwo, często wykonuje wystawy, skanuje okładki książek i robi z nich wystawę na tablicy w holu głównym. Najwyższy standard mówiłby, że wypadało, jakby musieć mieć zgodę na kołaktywność. Jakimś wyjściem będzie prawo cytatu tutaj. Więc, ale tak jak mówię, znowu te najwyższe standardy są naprawdę bardzo wymagające i zdaję sobie tego absolutnie sprawę, że to wymaga od Państwa dużego zaangażowania. Jeśli zamieszczę jakiś tekst na stronie szkoły i podam źródło, to czy to jest legalne? No znowu pytanie, jaki to jest tekst, ponieważ tekst jakby będzie utworem, więc jeśli to jest tekst z domeny publicznej, tekst na otwartych licencjach albo tekst w formie wykorzystywany na prawie cytatu, to jak najbardziej, ale jeśli to jest jakiś, nie wiem, reportaż, nowy artykuł z jakiejś prasy, no to już niekoniecznie, nawet podanie źródła nie jest niestety wystarczające, wtedy zachęcałabym po prostu do zalinkowania danego zasobu. Zachęcałabym do zajrzenia tutaj na tą stronę, którą Państwo link właśnie widzą w prezentacji i tam znajdą Państwo odpowiedź na już bardzo konkretne pytanie. A po drugie w przypadku dalszych pytań zachęcam do śledzenia projektu SOET i tutaj kontaktu z koordynatorkami ewentualnie projektu i zobaczymy, co damy radę zrobić dla Państwa w tym temacie. I bardzo Państwu dziękuję, bardzo przepraszamy, to znaczy to nie nasza wina, ale za problemy techniczne, które są po prostu okiem i taką nową po prostu normą w dzisiejszych czasach. Mam nadzieję, że spotkamy się nie raz i nie dwa po czasach pandemii, a teraz Państwu pozostaje mi życzyć dobrego, spokojnego dnia i dużo zdrowia dla Państwa i dla Państwa rodzin. Dziękuję bardzo za dzisiejszą obecność.